Mam na imię Krzysztof. Dziękuję Marcie za zaproszenie i Joli, bo bez nich nie odbyłoby się to spotkanie. Wracamy do kosmitów. Wingmakers. Miejsce, gdzie możemy spotkać istoty spoza Ziemi, są bliżej niż nam się wydaje. Pan Wolski 40 lat temu spotkał taką istotę, jadąc do domu. Było to wielkie wydarzenie. Teraz czasy się zmieniły. Mamy strony internetowe, maile. To jest miejsce, gdzie możemy kontaktować się z istotami z kosmosu. Jest to strona internetowa. Oni to nazwali polskojęzyczne repozytorium, czyli miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, które wszystkie są do udostępnienia. Każdy może tam sięgnąć, może tam zajrzeć. Żeby łatwiej było zapamiętać, przyniosłem gazetkę, gdzie jest również ich reklama ze stroniczką. Tutaj są gazetki. Po wykładzie możecie sobie taką gazetkę wziąć, żeby nie zapisywać tej stroniczki. Można jeszcze poczuć zapach farby drukarskiej, więc to naprawdę czasy się zmieniły mocno. Można nawet napisać maila. Dostać odpowiedź, tylko może nie na polskojęzycznej, bo to jest tłumaczona strona, tylko na oryginalnej amerykańskiej. Link jest na tej stroniczce. Dzisiaj chciałbym powiedzieć przede wszystkim o miejscu, że tam można zerknąć, tam można poszukać różnych informacji. Dwa przesłania, jakie ja wybrałem z całego ogromu, który tam jest zgromadzony, oraz niespodzianka. Dzisiejszą niespodzianką jest nasz gość Krzyś Leśniak, który nam przetłumaczy język z obrazów. Na obrazach został zapisany przekazy, które nam zostały tutaj pokazane. Wingmakers nazwali się, żeby łatwiej było w jakiś sposób ich zaakceptować, czyli twórcy skrzydeł. Jakie mają przesłania? Taka ta moja prezentacja, momencik. Chyba będzie tak. Stamp Jamesa. Na dole, na tych kolejnych stroniczkach będą Państwo mieli przykłady obrazów. Zachęcam w trakcie, jak będziecie słuchali tego, co mówię, próbowali odczytać sami, jaki jest tam przekaz. Chcę tylko powiedzieć, że każda kropeczka, każdy znaczek ma jakąś swoją informację i znaczenie. To tak trochę jak w tym kawale o zakonnikach, którzy przepisywali Biblię. Bo był taki zakon, który słynął z tego, że od wieków przepisywali tą Biblię, szczycili się. Pewnego razu dotarł do nich młody zakonnik, który był bardzo dociekliwy i sceptyczny. Bardzo nalegał, żeby dotrzeć do tego oryginału, który był i chciał porównać kopię. Pewnej nocy jak siedział, wielki krzyk, rewolta, bo mówi: znalazłem, znalazłem. Co znalazłeś? Pytają. No patrzcie, w oryginale jest napisane: żyj w celibracie, a nie w celibacie. Taki drobiazg, ale zmienia całe znaczenie, więc każda kropeczka, każdy znaczek ma tutaj istotne znaczenie. Wiele rzeczy będę czytał tylko dlatego, żeby nie zniekształcić przekazu, ponieważ język jest specyficzny, bardzo klarowny. Zachęcam, żebyście zajrzeli na tą stroniczkę i sami również spróbowali z tą wiedzą się zmierzyć. Wingmakers inkarnują co jakiś czas w ludzkiej formie, żeby przekazywać wiedzę ludzkości. Na ten moment jeden z ich przedstawicieli inkarnował, nazwał siebie James i on jest tłumaczem z tych światów, do których my nie mamy dostępu, on w formie multimedialnej, a więc tutaj są i obrazy, i wiersze, prezentacje, wywiady, przekazuje nam bardzo dużo ważnych informacji, tak mi się zdaje. Najważniejszym wydarzeniem, które nas jako ludzkość czeka, i to jest jeden z przekazów Makersów, to jest odkrycie wielkiego portalu. Wielki portal jest terminem, którym określamy niepodważalne naukowe odkrycie ludzkiej duszy.
Jest to wydarzenie, do którego ludzkość stale się zbliża. Jego nadejście szacowane jest na około rok 2080, czyli za 60 lat. Jak dobrze zadbamy o siebie, to mamy szansę jeszcze się załapać, więc dobrze by było. Materiały te, jak im podobne, będą katalizować wcielające się dusze, będące częścią odkrycia wielkiego portalu. O co chodzi z tym wielkim portalem? Jak będzie to wielkie i jakim będzie miało dla nas znaczenie? Systemy wierzeń na Ziemi ulegną kolosalnym zmianom wraz z odkryciem wielkiego portalu, jako że nowe nauki, zwłaszcza fizyka cząsteczkowa i biologia molekularna, dadzą początek radykalnej restrukturyzacji społecznych, instytucji religijnych, rządowych, edukacyjnych i kulturowych. Czyli będzie to drobne trzęsienie ziemi, czyli zmiana świadomości. To będą te zmiany, na które tak naprawdę wszyscy czekamy, że coś się zmieni. To jest tak, wydaje się, odległy czas, 60 lat, ale czekaliśmy na to podobno 11 tysięcy lat. Nie wiem dlaczego, skąd się wziął, bo nie odnalazłem tej informacji tam na stroniczce. Jesteśmy przygotowywani do tego procesu. To jest druga, to jest pierwsza ważna rzecz, jaką chciałem przekazać w tym wystąpieniu. Teraz, żeby troszeczkę nakreślić, dać pewien, przepraszam, to nie tak, 2 zdania o wielkim fizycznym wszechświecie. A więc gdzie jesteśmy, gdzie jest nasze miejsce, skąd pochodzimy? Króciutko. To jest jeden z obrazów. Jak widzicie, jest tutaj troszkę różnych takich znaczków. Każdy coś znaczy. Wielki fizyczny wszechświat. Stwórcę, pierwsze, oni nazywają, Wingmakers nazywają jako pierwsze źródło. Pierwsze źródło zapragnęło zamanifestować się w postaci materialnej. A więc, ażeby zamanifestować się w tej postaci materialnej, stworzyło dla siebie dom. To jest dom pierwszego źródła. Następnie zostały stworzone wszechświaty. 7 wszechświatów. My, jako istoty w postaci humanoidalnej, zasiedlamy 7 wszechświat według wiedzy przekazanej przez Wingmakersów. Ale zanim to nastąpiło, pierwsze postaci rasy centralnej, to są te czerwone kropeczki, do każdego z super wszechświatów była kreacja. Oni mieli do dyspozycji DNA i z tego DNA powstały kolejne kreacje. Można powiedzieć, że rasa centralna i Wingmakers to są te same istoty. Czyli tak parafrazując, nasi rodzice. Tak można powiedzieć, bo to oni fizycznie stworzyli nasze formy, wszystkie. Z różnych źródeł można zdobyć takie informacje, że w naszym 7. superwszechświacie jest od 60 kilku do 100 kilkudziesięciu różnych form istnień, które ewoluują. My również ewoluujemy. I w tej przestrzeni trójwymiarowej, materialnej, będziemy przechodzili w kolejne przestrzenie. Wingmakers cały czas niejako sprawują nad tym opiekę, nie chciałbym nazwać określenia kontroli, ale pomagają. A więc chociażby stworzenie tej strony i zawarcie tam tych wszystkich materiałów jest jedną z taką form pomocy. Jest to temat bardzo rozległy i obszerny. Nie chciałbym za bardzo długo opowiadać, tylko sygnalizuję, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania albo chęć pogadania, jestem do dyspozycji przy ognisku. Teraz chciałbym te tylko takie najważniejsze punkty zasygnalizować.
To jest najciekawsze, bo dochodzimy do sedna. Cieszę się, że mam przed sobą słuchaczy, których nie trzeba pytać, czy wierzą, czy nie wierzą w UFO, bo to jest kwestia świadomości, ale dochodzimy do takich głębokich pytań filozoficznych, które chyba każdy sobie z nas zadawał. Po co istnieje? Jaki jest cel mojego istnienia i przeznaczenia? Tutaj za pośrednictwem materiałów Wingmakers mamy przesłania pierwszego źródła. Czyli od samego źródła, można powiedzieć, od Stworzyciela, główne przesłanie. Ja fragmenty tylko przeczytam, żeby nakreślić. Jest to specyficzny język, a jak sami zobaczycie, dlatego nie chciałbym tego zniekształcać. Przekazuję tę wiadomość Tobie, temu, którego poruszyłem dźwiękiem mojego głosu. Słowa te są moją sygnaturą. Możesz oblec się w zwątpienie, lęk, wiarę lub odwagę. Nie ma to znaczenia, albowiem dotknie cię rytm mojego głosu. Przepływa on przez ciebie jak promień światła, który chociaż na chwilę rozsuwa ciemność. Przebywam w częstotliwości światła, w której istoty nieskończoności nie są w stanie mnie rozkryć. Jeśli poszukujesz mnie, to działania te nie odniosą skutku. Ja nie jestem znajdywalny lub odkrywalny. Urzeczywistniam się jedynie w jedności, harmonii i całości. Jest to dokładnie ta sama jedność, którą odczuwasz, gdy jesteś sprzężony z całością życia, ponieważ ja jestem niczym innym, jak właśnie nim. Jestem całością życia. Jeśli odczuwasz konieczność poszukiwania mnie, to rozpocznij praktykować odczuwanie całości i jedności. W moim najintensywniejszym świetle stworzyłem ciebie z mojego pragnienia zrozumienia mego wszechświata. Jesteś moim emisariuszem podróżowania poprzez wszechświat wszechświatów jako cząsteczka mojego nieskończonego łona z przeznaczeniem, które sam określisz. Nie predefiniuję przebiegu Twojej podróży ani jej celu. Jedynie towarzyszę Ci. Nie przekierowuję Ciebie w żadnym kierunku, ani też nie każę Cię, kiedy oddalasz się od mojego serca. Czynię tak, gdyż mam w Ciebie wiarę. Nie ma żadnej suplikacji, która mnie wywołuje. Suplikacja to katolicka pieśń błagalna. Żadnej modlitwy, która wzywa mnie do waszego świata, chyba że jest ona dodatkiem przy odczuwaniu jedności i całości. Nie ma żadnych świątyń ani świętych przedmiotów, które łączą się ze mną w jakiś wyjątkowy sposób. Nie mają ani nigdy nie miały one działania przybliżającego was do mojej wyciągniętej dłoni. Moja obecność w waszym świecie jest niezmienna, jako że jestem sanktuarium zarówno kosmosu, jak i duszy każdego z was. Mógłbym obudzić każdego z was w tej chwili do naszej jedności, ale istnieje większy plan, obszerniejsza wizja, która umieszcza cię w granicach czasu i wymiarów przestrzennych zaistnienia oddzielenia. Plan ten polega na rozwoju ku mojej całości, co ponownie zaznajamia cię z naszą jednością przez doświadczenie oddzielenia. Twoje budzenie się, chociaż powolne i czasami bolesne, jest elementem zapewnionym i to jest to, na co powinieneś zdawać się ponad wszystko inne. Nasza jedność była, jest i będzie trwała zawsze. Jesteś moim błogosławionym potomkiem, z którym jestem skomplikowanie połączony w sposób, którego nie jesteś w stanie zrozumieć i w związku z czym w pełni docenić. Musisz zawiesić swoją wiarę i niewiarę w to, czego nie możesz wykryć, na rzecz wiedzy, iż jestem rzeczywisty i żyję w Tobie. To jest moje główne przesłanie do wszystkich moich potomków. Wysłuchaj je uważnie, albowiem dzięki niemu możesz dostrzec miejsce, w którym mieszkam. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu udało mi się pewne nuty poruszyć w was. Jeszcze ciekawszy jest główny cel. Jaki jest główny cel? Po co zostało to wszystko stworzone? Przepraszam.
główny cel. Projekt eksploracji ma swój ponadhoryzontalny cel. Boskie wyzwania i szczegółowy trening, któremu jesteście poddawani, nie jest jedynie po to, abyście mogli sobie zagwarantować niekończącą się błogość i wieczny spokój. Istnieje cel transcendentnej służby ukryty za horyzontem wieku obecnego wszechświata. Jeśli moim zamierzeniem wobec was byłoby zabranie was na odwieczną wycieczkę do nirwany, to wówczas nie skonstruowałbym całego tego wszechświata na podobieństwo ogromnej i złożonej szkoły treningowej, korzystającej z substancjonalnej gałęzi mojej kreacji w postaci nauczycieli i instruktorów, a następnie na spędzaniu ery za erą na pilotowaniu was. Każdego pojedynczo poprzez tę kolosalną wszechświatową szkołę uczenia się poprzez doświadczenie. To, że wspieram system progresji ludzkości, wynika z mojej woli osiągnięcia zdecydowanego celu, jakim jest połączenie gatunku ludzkiego z pozostałymi gatunkami ze wszystkich wszechświatów. Teraz jak sobie przypomnimy tą budowę wszechświata, gdzie jest, było 7, zrozumiemy, o co chodzi. Jako że siedmiokrotność leży w mojej naturze, istnieje 7 wszechświatów, które ujęte razem składają się na moje ciało. W obrębie każdego z nich umieszczany jest gatunek o specyficznym szablonie DNA, po czym rozpoczyna on eksplorację swojego wszechświata materialnego, otrzymując na to wsparcie od inteligencji źródła. Każdy z tych gatunków wywodzący się z rasy centralnej wysyłany jest w obręb wszechświata stworzonego pod kątem dawania możliwości wyłonienia się potencjału oraz wizji zarodkowej danego gatunku. Wasz gatunek w odległej przyszłości ulegnie konwergencji z 6 pozostałymi gatunkami, co ponownie scali moje ciało w żyjące rozszerzenie wszelkiego znanego stworzenia. Chociaż może się to wydawać tak odległe, że aż nie mające związku z waszymi czasami, to zrozumienie skali stojącego przed wami celu jest rzeczą niezwykle istotną. Wspomniane 7 gatunków możecie postrzegać jako kończyny mojego ciała, które gdy połączone umożliwiają mnie, nam pełną funkcjonalność w ramach wielkiego wszechświata. Połączenie jest ich moim celem, a więc również i twoim własnym. Bez was nie mogę się rozwijać, a beze mnie wy nie możecie istnieć. Relacja ta jest naszym wiecznym spoidłem. Było i jest moim pragnieniem rozwijać się, co zapewnia wam istnienie. My razem ujęci jesteśmy połączonym naczyniem kreacji i eksploracji. Przynajmniej ja we wcześniejszych materiałach, które czytałem, nigdy nie trafiłem na takie określenie celu. Jaki jest cel, który stoi przed nami? A więc połączenie z innymi gatunkami. Jeżeli popatrzymy na przesłania, jakie dają nam nauczyciele, przedstawiciele religii, to jest to troszkę inne. I dzisiejszym moim zamiarem jest, ażeby pokazać wam trochę inną rzecz, żebyście mogli również się z tym skonfrontować. Coś takiego mieliśmy w filmie, prawda? I ochodzi się też rodzaj połączenia między gatunkami. Mówimy, jesteśmy całością, jesteśmy jednością. Tylko jak to przełożyć na codzienne nasze życie? Współodczuwanie też, tylko ja jestem, my jesteśmy. Chciałbym teraz wam zaproponować taką króciutką medytację, żebyśmy mogli sobie poczuć, jak jesteśmy połączeni. Jeżeli usiądziecie sobie wygodnie, zamkniecie oczy, robiąc wdech, wizualizujemy sobie przez czakrę korony, jak wpływa do nas światło z kosmosu, od Stwórcy, pierwszego źródła, jakby nie nazwać. Wpływa w okolice naszego serca, przepływa przez nasze serce i tak jakbyśmy ramionami obejmowali wszystkich i cały świat, mówiąc w myśli, wdech, ja jestem i wydycham, my jesteśmy.
Spróbujmy poczuć połączenie, chociażby nawet tutaj w obrębie tej sali, z osobami, które są w tej sali. Chwilkę tak poddychajmy, każdy w swoim rytmie. Super, bardzo dziękuję. Cieszę się, że tak to poczuliście. I teraz prawdziwa siła. Tu rozmawialiśmy na przerwie z Jurkiem o zmianach i o tych, którzy czują w sobie potrzebę zmian. Gdzie jest ta prawdziwa siła? Gdzie ona jest? To jest wiersz Jamesa. Przeczytam go. Prawdziwa siła czeka w szepcie pod warstwą. Prawdziwa siła czeka w szepcie pod warstwą gruntu. Jest wypoczęta, nie zgina się. Nie rzuca ani nie chwyta, gdyż nie składa się z mięśni. Ani z kości, ani z umysłu, ani nawet z niczego, co ludzkie. Zapamiętaj to. Siła nie jest tym, czym nauczono cię, że jest. Siła jest wewnętrznym spojrzeniem, które dostrzega: ja jestem, my jesteśmy. A następnie ubiera nasze codzienne działania w ten elegancki ubiór i w nic innego. Tak naprawdę nie jest to nowe przesłanie, mieliśmy go już wcześniej. Pod różnymi postaciami. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, co uczynisz bliźniemu, uczynisz mnie. Wielu proroków i istoty, które były wcześniej, mówiły. Ale spróbujmy to teraz odczuć to, jak ma to przełożenie na nasze codzienne życie. Jeżeli zrobimy sobie bardzo proste ćwiczenie, gdybyśmy mieli zdolność, a za niedługi czas będziemy mieli, słyszeć myśli pozostałych, czyli pełna transparentność. To zostało nam zasłonięte z bardzo prostego powodu, żebyśmy mogli kłamać, oszukiwać, kraść, prowadzić wojny, podstępy itd., itd. Jeżeli jesteśmy jednością i całością, nie ma tam miejsca na takie zachowania. Spróbujmy chociażby do końca dzisiejszego dnia z taką myślą chodzić, że cokolwiek przyjdzie do mojej głowy, pozostali będą to słyszeli. I zobaczmy, jakie myśli nam się pojawiają. Będzie to taki drobny test dla nas, naszego wznoszenia się. Ja w zasadzie miałbym tyle do powiedzenia. Więc chciałem rzucić tylko pewne rzeczy. Jeżeli poczujecie, że chcielibyście w jakiś sposób dalej pewne kwestie przedyskutować, jestem do końca na ognisku. A teraz bardzo chętnie, bardzo poproszę naszego gościa specjalnego, Krzysia Leśniaka, żeby mógł nam poopowiadać po... Tylko już sekundkę, Krzyś, jeśli mogę Cię poprosić. Dobra. Powiększymy obraz. Dobra. Tym posługiwanie się padem nie jest moją mocną stroną. Wolisz z papierku? Tak? Mam wersję również papierową. To jest fajnie. Myślę, że to jest fajniejsze. Tak? To będzie bardziej kameralne. O. Bo to jest moje przygotowanie, ponieważ przed prezentacją komputer odmówił posłuszeństwa i tak dalej, także były różne przeszkadzajki, więc jestem przygotowany na różne okoliczności. O. Tak, Krzyś? To,
Mogę robić za stojak. A to koniecznie tak. Ja bym wolał, żebyśmy podeszli bliżej, bo to będziecie widzieli szczegóły. Ale zanim przejdziemy do tych obrazków, to ja byłbym wdzięczny za chwilę przestrzeni takiego jakiegoś wejścia w to. Dobrze. Połączenia się z twoim nurtem, bo przede wszystkim nie uważam się za gościa specjalnego. Krzysztof zaprosił mnie, mając jakiś tam poziom zaufania do mnie. Ale tak, ja nie jestem członkiem tego ruchu Wingmakers w formalny sposób, ale myślę, że powiem tak, zajmuję się pewnymi sprawami związanymi z rozwojem duchowym od wielu lat, właściwie od 16 roku życia, już dobijam do 60, więc parę lat się, tak powiem, przebijam przez różne sprawy. No i woli wyjaśnienia, Krzysztof przyniósł mi te obrazki, no a dla mnie one były dosyć oczywiste. Zaczęliśmy rozmawiać i stąd się i tak się zaczęło. Bo Krzyś, przede wszystkim powiem tak, że ja nie mam zamiaru powtarzać tego, o czym mówiliśmy, ale pewne rzeczy, myślę, znajdziesz jako wspólne z tej naszej rozmowy. Jakieś tu obrazki są, których jeszcze nie widziałem. Tak, ja może więc będę spontanicznie, jakby patrząc na nie, próbował to, co... Już. Jakakolwiek tam we mnie dojrzałość jest, żeby to udostępnić i tym się podzielić. Ale jeszcze może dwa słowa bym powiedział woli takiego wstępu. Bo nie powiedziałeś też o tych, gdzie to zostało znalezione, to ciebie bym poprosił. Ja wiem, chyba nie ma to znaczenia, bo to za dużo czasu byśmy stracili. Ale tak mi się wydaje. W jednym zdaniu. Takim super skrócie, bo tak będzie strasznie mocny przeskok. Tak? Jeśli mogę cię poprosić. Tak oczywiście. Tak ja czuję, że to no jest to miejsce, w którym te istoty zostawiły te materiały. Jest to w kanionie w Meksyku, w Gran Jaco, została odkryta jaskinia z 23 komnatami. 24 została odkryta zupełnie przypadkowo. Kształt, jak również ilość, ma nawiązanie do ludzkich chromosomów i również znaczenie tego 24. Mam obraz 24, który Krzyś jeszcze nie widział, więc sam jestem ciekaw, co tam zobaczy, bo ja niewiele mogłem tam zobaczyć. A byłem pod wrażeniem, jak to wszystko rozcyfrował. Ja też nie przedstawiłem, przepraszam, Krzyś jest wyświęconym mnichem buddyjskim od 30-40 lat. Więc jest... 30. Więc jest osobą praktykującą i myślę, że również dzięki tej praktyce może nam tutaj pomóc to, no, to jest, odczyferować. Myślę, że jest to fajne miejsce takiego przejścia. Tak jak mówiłeś o tym, że różne informacje z tego źródła są przekazywane tu u nas na Ziemi. Nie mam co do tego wątpliwości, że nie zaczęło się to tydzień, miesiąc, rok czy 10 lat temu. Nie. Tylko różne istoty tutaj na Ziemi się pojawiały i jako, że to wszystko jest jednością, to pojawianie się tych wiadomości, no dlaczego u nas na Ziemi miałyby się nie pojawiać różne ważne wiadomości związane ze źródłem. W różny sposób te wiadomości były przekazywane stosownie do tego, jakie były warunki. Czyli zupełnie inaczej wyglądało to w Indiach, inaczej powiedzmy, tu bym nawiązał do tej tradycji, z którą jestem związany. Ona zupełnie, bardzo różnie wygląda w różnych częściach naszej Ziemi. I ten przekaz jest inny stosownie do umysłów i bym powiedział umysłów w szerokim sensie, bo i budowa fizyczna jest inna, ale przede wszystkim nasza konstrukcja psychiczna jest inna w różnych częściach naszej Ziemi. Dlatego te przekazy też były, znacząco się od siebie różniły. Co nie znaczy, że
rdzeń tych wszystkich przekazów był, jak to się powiedziałbym, inny. Różnił się. Tak. I jest to dalekie od New Age, powiedzieć, że wszystkie tradycje to jest to samo. Możemy znak równości postawić. To nie jest. Bo tego ja nie jestem w stanie stwierdzić. Po tych ponad 40 latach pracy odrobinę dotknąłem tej jednej tradycji. No i jako, że się urodziłem w tradycji katolickiej, to gdzieś tam trochę tego, żeby nie za dużo zagadać, to wszystko, co Krzyś mi pokazuje na tych obrazkach, to jest gdzieś na jakimś poziomie świadomości, można powiedzieć atawistycznie, można powiedzieć bazowo, fundamentalnie, wszyscy jesteśmy ludźmi. Mamy dostęp do różnych poziomów świadomości, bez względu na to, w jakiej tradycji jesteśmy. I to połączenie istnieje, ono nie jest zerwane, mamy tylko różny poziom dostępu do różnych tych poziomów. Tu można by więcej powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa przestrzeń, ale nie chciałbym wszystkich zagadać. Więc powiedzmy, przejdę w miarę, to jest wszystko, ja nie jestem wysłannikiem Wingmakers, żeby było jasne, bo nadużył, zresztą skłamałbym, czego nie lubię robić. Odbieram to na bazie mojego własnego otwarcia i tak to prosiłbym, żeby potraktować. Po prostu, no i tak, tu pierwszy obrazek, więc tak. Tak sobie kucnę, żeby wszyscy mogli widzieć. Generalnie jest to ścieżka rozwoju człowieka. Człowieka, istoty w ogóle. Istoty humanoidalnej, bo nawet postaci te mają dwie nogi i dwie ręce, a nie chodzą na czworaka. Więc to są. To albo jest wygląd modliszki, jak mieliśmy w filmie wcześniej. Wygląd modliszki, owada, bo mieliśmy wcześniej film taki o obcych. Okay. I teraz tak. Po pierwsze, nie ma tutaj zakończenia tego, ani tutaj. Więc to jest jakiś wycinek pewnego procesu. Są dwa aspekty po obu stronach. Przejdę do tego za chwilę. To jest dosyć takie złożone i trudne. Zacznę może od tych symboli tutaj. Wszyscy widzimy tutaj, znaczy łatwo sobie to skojarzyć, z tarczą strzelniczą. Mianowicie z naszym, to wszystko jest nasze życie generalne. Ten trójkącik jest, no, jest związany z naszą głębszą świadomością i z tymi kolorami tutaj też. Są to wiadomości, które dostajemy na głębszym poziomie naszej świadomości przy decyzjach życiowych. To jak strzelamy do tego celu, z naszego łuku decyzji, jest w tym zawarte. Co symbolizuje o ten trójkącik i to coś ostrego, ten haczyk, jakby go tam nie nazwać, z takimi elementami dodatkowymi. To są nasze błędy. To są nasze błędy, na których się uczymy. Bez takich aspektów próby podjęcia decyzji albo podjęcia decyzji i w konsekwencji bycia skazanym na błędy, ale nie jest to nic złego. Błędy uczą nas. Tutaj jakby każdy z tych elementów ma swoje znaczenie i ta kolorystyka jest, można by ją głębiej rozpatrywać i wchodzić, ale to nie zdążymy tych obrazków do jutra. Myśmy z Krzysiem trochę rozmawiali przy tym. Parę godzin nam zeszło. Jak ja to robię, to po prostu w naturalny sposób płynie i pewne rzeczy się pojawiają. I nie wiem skąd, w naturalny sposób. Każdy niech sobie dopowie. Nie będę się rozwodził nad tym. To jest sfera naszego funkcjonowania, naszych aktywności życiowych. A tutaj ta strona, ta sfera też nie jest oddzielna od naszego działania, ale jest bardziej związana z tą całością, którą jesteśmy na poziomie duchowym. W różnych tradycjach mówi się o różnych ciałach, z których jesteśmy zbudowani. To jest nasze fizyczne ciało,
Tego akurat niewiele jest o tym w tradycji buddyjskiej chociażby, ale już w tradycji hinduistycznej i jeszcze innych jest tych wiadomości dużo więcej. Że oprócz tego fizycznego ciała mamy ciała innego rodzaju, ciała duchowe. Niektóre z nich są bliskie fizyczności, są blisko niedaleko, ciała. Są blisko ciała naszego fizycznego, inaczej, są blisko różnych naszych centrów energetycznych. Tu jest to symbolicznie zrobione w całości, bo byłoby ciężko zrobić tutaj, to podzielić i poszatkować, zaciemniłoby ten powiedzmy, ten obraz i obraz tej całości, która tu jest. I teraz tak, tutaj ta siódemka, jakby dobrze policzyć, to tu powinna być ta siódemka, czyli tych siedem poziomów. Z siódemką to niekoniecznie, bo tak, w bioenergoterapii wyróżnia się 5 ciał, w jodze kundalini 11, natomiast oryginalnie makersi podają, że mamy 24 takie ciała. No to do mnie dotarło 16. No więc to tak na marginesie, o ilości ciał. Tak. Oni oryginalnie podają, że mamy 24. Tak. W każdym razie, jakby nie powiedzieć, to tutaj pewnie jest można część znaleźć. I każda z tym, im bliżej jakby centralnej części, która jest jakby z, tak w niektórych tradycjach się mówi o takiej iskrze Bożej, tutaj to jest jako symbol tego płomienia, który no iskra i płomień to nie jest odległe. I taka esencja życia albo taka iskra życiowa, która w tym ciele się tli i jest jakby takim centrum energetycznym naszym, to jest w ten sposób. I to się rozwija na różne te poziomy. Ja nawet kiedyś, muszę powiedzieć, gdzieś tam w jakimś momencie może wspomnę o tym, nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa miał takie poczucie, że żyjemy sobie w jakiejś rzeczywistości, gdzieś skądś przyszliśmy, ale myślę, że nieraz zastanawialiśmy się właściwie, skąd się pojawiliśmy. I są ludzie, którzy, tak to ujmę, którzy przede wszystkim mają poczucie, że ten nasz czas fizyczny, jak tutaj sobie liczymy, jest bardzo względny i taki związany z naszym funkcjonowaniem. Roślina rośnie tyle, coś rośnie tyle, my się zmieniamy, starzejemy się, skóra się starzeje, wszystko. Ale tak naprawdę to jesteśmy związani z przestrzenią, która przekracza ten nasz fizyczny czas. To miejsce jest połączone i związane z taką przestrzenią, która jest poza czasem i poza przestrzenią. Zawiera wszystkie te siedem światów, zawiera wszystkie, nawet te światy mają, to się mówi, światy równoległe, albo inaczej, mamy trzy wymiary, prawda? Raz, dwa, trzy. Ale mówi się o innych, głębszych wymiarach, w inny sposób traktowanych. Jak sobie wyobrazimy każdy z tych siedmiu światów i jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt, a być może w ogóle nieskończoność poziomów świadomości, w których jest każdy z tych światów, to jest takim małym pstryczkiem, takim małym sygnałem, że jesteśmy czymś więcej niż tym, jak postrzegamy rzeczywistość. W postaci wczoraj było to, dzisiaj jest to, jutro będzie to. W sposób liniowy. Tylko cały czas jesteśmy połączeni z tym źródłem. Jesteśmy, tak, tu jest takie małe zamieszanie. To jest nasz jakby fizyczny świat, to co widzimy, słyszymy oczami, uszami. To tworzy pewien rodzaj takiej bariery w dotarciu do tego źródła. Co więcej, mamy no, w większości, chyba że ktoś naprawdę na głębokim poziomie jakąś duchową praktykę robi, mamy trudności w ogóle z odczuciem tej jedności wszystkiego. No, wiem to z doświadczenia, bo zajęło mi wiele lat, żeby mieć chociaż błysk takiego doświadczenia. Jak się dłużej praktykuje, to staje się obecnością w tym momencie, tu i teraz. Nie kiedyś, że miałem jakieś doświadczenie, tylko warto by było, żeby żyć w tym momencie. Tu odchodzimy od czasu
poza czasem i przestrzenią, od tej sfery poza czasem i przestrzenią. I teraz tak, tu są jakieś znaczki. Tak jak siedzieliśmy z Krzysztofem, to każdy z tych znaczków można rozszyfrować i one mają swoje znaczenie. To będzie zbyt długo, jak ja bym przez to przechodził. Ale jeden znaczek. No, ale tutaj trzeba popatrzeć, bo to inaczej idzie. To trzeba całość jakby ogarnąć i od nowa, bo ja nie pamiętam tego, co mówiłem. To ja rozumiem. Tu jest coś takiego, że jest pewien początek. Element jakby startu, początku całego procesu. Przejrzyj jeszcze raz. I to jest, to przechodzi i, że tak powiem, w jakimś miejscu nie ma zakończenia. Jest jakby otwarta furtka. Ten proces w ogóle toczy się cyklicznie. Cały czas. Mhm. No tu jest w ogóle cała ludzkość, która dojrzewanie ludzkości jest w tym, ale i dojrzewanie każdego z nas. Możemy powiedzieć, że w procesie, widzieliśmy to nieraz, w procesie embrionalnym są różne fazy rozwoju. Tutaj też jest coś takiego, tylko dużo bardziej symbolicznie jest to określone i bardziej na takim poziomie troszkę głębszym. Jakie zdolności uzyskujemy w różnych fazach tego rozwoju. Jakie trudności musimy pokonać w tym procesie. Mhm. Myślę, że to można dużo jeszcze głębiej wejść. Nie wiem, na ile to jest naprawdę twórcze i rozwijające, ale pokontynuuję jeszcze chwilę. To bardziej jest związane z naszą świadomością jakby wewnętrzną, a tutaj już jest wypływ fizyczny i nasze działania i funkcjonowanie. To jest związane z fizycznością, z ciałem, z tym, że mamy takie zmysły jak dotyk, bardzo takie smak. Jakby kobiece aspekty i no chociaż to przekracza w ogóle męskość, aspekt męski i żeński. Ale to jest związane z naszą, z manifestacją naszej energii na planie fizycznym. Tutaj również to jest czytelne jako dźwięk, ale znaczenie jakby tego obrazka jest jeszcze to, tak jak ja to widzę, dużo głębsze. Wspomniałeś, Krzysztof, o tym, że w jakimś momencie będziemy w stanie komunikować się na poziomie niewerbalnym. Jesteśmy na takim poziomie rozwoju, że mamy to zakryte. Mamy barierę i przez to wynaleźliśmy język jako ludzkie istoty w dążeniu do tego wyższego poziomu, w którym komunikujemy się na innym poziomie. Ten język udoskonalamy, są różne na Ziemi języki stosownie do osób, ale ten dźwięk, który się tutaj rozchodzi, jest takim dużo głębszym dźwiękiem. Mianowicie, jak popatrzymy na świadomość i popatrzymy w chwili spokoju, jak nam się tworzą myśli, to tak, najpierw możemy dostrzec zewnętrznie myśli sformułowane w postaci zdań. To zdanie sobie pada, coś tam się dzieje, coś się robi z tym. Słyszymy to, możemy słyszeć. O szczebelek głębiej jest poziom, gdzie nie werbalizujemy słownie tego całego zdania, czy tego całego procesu, czy samej sprawy, która nas dotyczy w danym momencie, tylko mamy to w takim kompendium, w takim uogólnieniu i właściwie nie wyrażamy tego słowa normalnie. No, słowami, nie wyrażamy tej myśli słowami, tylko mamy świadomość jej całej, prawda? Teraz jak popatrzymy dobrze, ale widzimy te różne aspekty tej myśli i możemy je rozdzielić. Są już takie bardziej rozłożone w przestrzeni. Idziemy o jeden poziom głębiej i mamy tak jakbyśmy każdą z idei zawarli w małym ziarenku piasku, albo mniej nawet.
jakimś pyłku takim trudno wyobrazić sobie nawet jego wielkość, trzeba by było spojrzeć pod mikroskopem. Wyobraźmy sobie, że jeśli mamy takie doświadczenie, to nie muszę tego tłumaczyć, bo jak schodzimy do źródła myśli, to w pewnym momencie widzimy, że to są takie małe ziareneczka i my wiemy, mamy świadomość tej całej myśli, nie musimy jej roztrząsać i ciąć na kawałki. A wiemy, o co chodzi, prawda? Mhm. Czasem to się dzieje w jakimś spontanicznym geście, na przykład nie musimy się zastanawiać, widzimy jakąś sytuację taką niebezpieczną, nie wiem, dziecko na chodniku chce wybiec na jezdnię, nie mamy czasu na zastanawianie się, w ułamku sekundy mamy gest i łapiemy to dziecko i odciągamy od tej. To jest mniej więcej w tą stronę. Mamy, jak dochodzimy do tego miejsca, gdzie tworzy się, tu jest narysowany człowieczek, ale tak naprawdę jak popatrzymy głębiej, tu są takie dwa symbole, one są namalowane w głowie dla uproszczenia, ale to jest trochę inaczej, bo ta nasza przestrzeń duchowa nie jest taka głowa, serce, nie jest taka oddzielona. Te wszystkie aspekty, jak popatrzymy, skąd się biorą myśli, no zachęcam wszystkich, żeby w tym momencie sobie przez chwilę popatrzeć. W którym miejscu te myśli, z którego miejsca te myśli wypływają, gdzie one się tworzą, gdzie jest to miejsce, gdzie są te takie małe ziarenka. Źródło myśli. Tak, to źródło myśli. To jest w ogóle fajna praktyka moim zdaniem. Ona jest też zbliżona do tego, co podawałeś. To jest obecne w innych tradycjach też duchowych. Popatrzeć i spróbować przekroczyć. To jest taki rodzaj podpórki. No widać, prawda? Podpieramy kolana. Generalnie to, co jest tutaj, o ten symbol, pokazuje to miejsce, w którym się krystalizują, powstają w ogóle myśli. W momencie, kiedy, i to jest zachęta, bo te dwa symbole są niby inne, ale właściwie pokazują to samo miejsce, z którego pojawia się nasza aktywność. Jest to rodzaj zachęty do tego, żeby spróbować tam wejrzeć, popatrzeć, skąd się to bierze. Mamy przytomność, taką swoją wiedzę o ja to jestem ja, a to nie jestem ja. Ale tak naprawdę jak popatrzymy, gdzie się ja kończy, a gdzie się zaczyna, to nie jesteśmy w stanie znaleźć tego miejsca, tej granicy, bo ona jest płynna. Tak samo jeśli chodzi o to źródło, z którego to wszystko płynie. Gdybyśmy próbowali je uchwycić, to nie będziemy w stanie tego zrobić. Jeszcze jeden obraz. Zamęczę wszystkich gadaniem. Jeszcze raz podkreślę, że to nie ma końca. Że my jesteśmy w jakiejś fazie rozwoju i dla mnie tutaj jest ewidentna zachęta, żeby w życiu robić kroki. Żeby iść. Żeby nie zamykać się w tym, co dotąd wiemy, czego dotąd się nauczyliśmy, bo to nasze życie to jest strumień. Strumień, który jest płynny, dynamiczny. On się zmienia i w momencie, kiedy im bardziej jesteśmy świadomi tych wszystkich zmian, które tymi znaczkami są tutaj ponaznaczane, tym płynniej to przebiega. Tym bardziej jesteśmy w stanie płynąć, a nie zatrzymać się na tym znaczku i mówić, co on pieprzy, ja i tak wszystko wiem lepiej. Ja tu nie jestem autorytetem, bo dzielę się swoimi intuicjami, ale ta intuicja jest dla mnie taka dosyć jasna. Klarna i oczywista. Myślę, że wystarczy. Mam pytanie. Tak, jeszcze jeden? Tak, mam pytanie. Aha. Czy rysuneczek po prawej stronie na górze i ta głowa z tą kropką, czy ta kropka to nie jest coś w stylu informacji na temat ćwiczenia trzeciego oka? Czy to? Nie, tutaj, z tej strony. A powiedziałbym tak, że dla mnie to jest bardziej aktywność fizyczna, ten człowieczek, co jednak stoi, że nasz ruch, nasze działanie jest też ważne w tym całym procesie, że to jest jeden z dwóch elementów. Jak odetniemy fizyczność, to jesteśmy, no, nie jesteśmy całością. W momencie, kiedy uwzględniamy oba aspekty, czyli aspekt taki
duchowy. Tu jako dźwięk jest to przedstawione, ale tak bardziej symbolicznie. Wibracja. Czyli ten aspekt taki energetyczny, prawda? Bardziej. A tu jest aspekt fizyczny. Fizyczność jest też energią, ale tu to zostało rozdzielone. Mnie tu bardziej to się kojarzy, ten księżyc, który jest tutaj i ten księżyc, no, często to jest przedstawiane, znaczy związane z aspektem kobiecym, ale mnie to bardziej przemawia na zasadzie takiej wiadomości na naszym poziomie jest to bardziej wrażliwość, bardziej taka empatia, żeby zawrzeć również uczucia, żeby zawrzeć inne sfery, że to nie jest tylko czysta powłoka fizyczna. Powłoka fizyczna, ale również taka, powiedziałbym, nauka. Nauka odtąd dotąd, ale jesteśmy stworem, który jest dużo bardziej złożony. Skomplikowany. Jeszcze nie mamy dostępu do pewnych aspektów, chociaż już nauka działa w tych dziedzinach, chociażby coś takiego. Do jednego ucha jest podawany dźwięk, na przykład szum morza. Do drugiego w innej częstotliwości. O ileś herców zmienia się. W zależności od tego, jaka jest różnica, to indukuje alfa, beta, gamma, delta. Różny rodzaj fal, które emituje nasz mózg. To już jest do zbadania. I niektórzy nawet na tym bazują. Jest taka metoda, można ją znaleźć sobie w internecie, jak ktoś z tej strony chciałby się rozwijać duchowo. Człowiek to robi od 30 lat, jest naukowcem w tej dziedzinie i chyba wszyscy słyszeli o tych różnych poziomach fal, prawda? Alfa, takie relaks, rozluźnienie. Beta, no znowu myślę, że za głęboko w to wejdę. Tak, tak, ja pracuję z miastami kryształowymi, dzieje się to absolutnie to samo. No w każdym razie, jest coś takiego, że już ktoś to robi. Wibracje oddziałują bardzo mocno na mózg, na prawą, lewą kulturę, one się przełączają i wchodzą w różne stany. Jesteśmy raz aktywni, raz na granicy snu, to jest ten stan teta, kiedy się włączają też procesy samopoprawcze itd. I teraz cudna rzecz, a tu to jakoś jest zawarte, a nie wiem, może zmyślam, ale taką wiadomość dostaję, żeby o tym wspomnieć przy tym. Mianowicie, że jako duchowe istoty mamy całą gamę tych fal. Co więcej, jesteśmy w stanie, co dziwne, emitować je w danym momencie. Wszystkie, które są potrzebne. Czyli jak potrzeba nam teta, jesteśmy zrelaksowani i na przykład strzelamy z łuku. Jesteśmy całkowicie rozluźnieni, alfa. Ale gamma i teta jest taka koncentracja, że gość strzela bez patrzenia i trafia ze 100 metrów w wierzchołek w kulkę tej wielkości na szczycie słupka. Odkryto jeszcze jakieś nowe częstotliwości, zapomniałam jak się nazywają, więc to też cały czas jest jeszcze otwarty temat. No i to taki, a tu taki jest sygnał. Ej, ludzie, no, popatrzcie. Budźcie się. Próbujcie, nie bójcie się błędów. Oczywiście uważajcie, bo można zrobić nie tylko sobie krzywdę, ale zrobić krzywdę innym ludziom. Pozostawcie trochę przestrzeni przy tych błędach. Trochę uważności i przytomności, aspektu takiego głębszego, duchowego, bo jak będziecie to robić na ślepo, to narobicie dużo biedy. I konsekwencji będzie sporo takich, których sobie byście nie życzyli. Jeszcze chciałam na moment wrócić do księżyca, przepraszam, bo uważacie też, że księżyc ma na nas takie trochę działanie trzymające nas właśnie w pewnych częstotliwościach, takiego troszeczkę letargu, odbierające nam trochę moc. Czy pod tym kątem też się na przykład zastanawiałeś się o symbolice księżyca? Ja się nad tym nie zastanawiałem. Czuję, nie wiem, ale to zastanowienie to w cudzysłowie. Myślę, że... Jak czujesz księżyc, Krzyś? Tutaj w tym obrazku to mnie bardziej zachęca do połączenia się z aspektem emocjonalno, takim psychiczno-emocjonalno, wrażliwym, tak bym powiedział.
To mi się kojarzy z takim, utarło się, że kobiety są wrażliwsze od mężczyzn, ale są takie kobiety i tacy mężczyźni i różni, różne kobiety, różni mężczyźni. Do każdej komory i do każdego obrazu jest opis, także znajdziecie to wszystko na stronie, także można sobie przestudiować i jeszcze doczytać. Mam jeszcze jeden ciekawy. Sam jestem ciekaw, bo to jest z ostatniej komory, 24. Ostatniej komory. No kurczę, to jest ciężki obraz. Robimy teraz czy przy ognisku? No jak wolicie. Może przy ognisku? Nie, teraz, mam zrobienie. Tak, jest skupienie. No ale to...